Proszę bardzo. Moje nazwisko Krzysztof Stasiak, jestem przedsiębiorcą w tym mieście i chciałbym pana Ryszarda zapytać, czy zapoznał się z petycją, która wpłynęła do niego w minionym tygodniu odnośnie ronda, które rzeczywiście paraliżuje mi sprzedaż. Mówi pan aż tak wiele na temat pomocy przedsiębiorcom. Ja tego absolutnie nie odczuwam. Mam wszelkie dokumenty. Jeśli pan ich nie ma, to są oryginały. Boję się panu ich dawać. Natomiast w tym miejscu może się pan z nimi zapoznać. Aha, jeszcze jedno. Jest tutaj obecny pan Hordyj. Chciałbym powiedzieć, że w ostatniej rozmowie, jaką miałem okazję z nim przeprowadzić, on nie będzie pomniejszał, pan Hordyj, mojego znaczenia mojej firmy. Powiem dlaczego. Na temat właśnie tych umorzeń, gdzie... Ale ciężko, żeby pan Dźwiniel odpowiadał na pytanie, które dotyczy pana Hordyja. Ale oczywiście, że tak. Na temat swojego nazwiska powiedział mi, czy jego nazwisko mnie kole. Tak, powiem, że kole, bo ja płacę podatki w tym mieście i chcę płacić. I uważam, że przez 14 lat działalności płacę je na czas i bieżąco. Powiem więcej. Ale to może wróćmy do tego pytania o tą obwodnicę, bo chciałbym, żebyśmy nie rozpoczynali 14 wątków, tylko o tą obwodnicę i rondo na obwodnicy. Proszę bardzo, odpowiada pan Dźwignik. I teraz mówię, następne pytanie proszę do pana Leżwy. Jedno zdanie. Ja myślę, że pan Hordyj, czy jego małżonka prowadząc firmę, też płaci podatki. I teraz wracając do kwestii ronda. Proszę państwa, pierwsza podstawowa rzecz. Rondo budowaliśmy jako inwestor zastępczy w porozumieniu z województwem dolnośląskim. Finansowaliśmy je po 50%. Zasada jest taka, jeżeli łączy się droga wojewódzka, a tu się łączyła z drogą gminną, głos decydujący ma zarządca drogi wyższej rangi. I w trakcie uzgodnień budowy tego ronda absolutnie województwo żądało od nas w uzgodnieniach, żeby całkowicie zamknąć wysepką wjazd na ulicę Kopernika, czyli wjazd tutaj do pana. Udało nam się wywalczyć to, żeby ta wysepka nie była taka długa, tylko skróciliśmy ją o połowę i namalowaliśmy znaki, linia ciągła. Żeby odebrać to rondo, ono musi być zgodne z projektem i zgodne z przepisami. Jak być może oglądaliście państwo wypowiedź projektanta, pytanie było takie, no dobrze, a jak, czy w ogóle to jest możliwe, prawda, żeby to jakoś rozwiązać? Oficjalnie nie, nieoficjalnie tak. I państwu powiem, jaki jest nasz tok rozumowania. Skoro teraz rondo już jest, a to, ta krzyżówka, to miejsce, gdzie zjeżdżamy do Krisrafu, łączą się drogi dwie gminne, czyli my możemy teraz dokonać uzgodnienia o zmianie tego oznakowania z powiatem dzierżoniowskim. I będziemy robili wszystko, żeby ta możliwość istniała, bo to dotyczy i pana Krzysztofa, ale też dotyczy to taksówkarzy. No bo trudno, wiecie, objechać, no kilkadziesiąt metrów trzeba nadkładać, więc myślę, że generalnie takie sobie stawiamy zadanie, musimy pewną procedurę zamknąć, rozliczyć to zadanie i wtedy zrobić to, o czym mówię. Bo też przecież pan wie, że zgodnie z projektem tam jest takie obniżenie krawężnika, no musiałby pan robić zjazd w ogóle w innym miejscu, tam jest skarpa. Ja to rozumiem, że to jest praktycznie no niedogodność. Więc najkrócej, naszym celem jest rozwiązanie problemu pańskiej firmy i taksówki. Taksówkarzy również, żeby nie trzeba było objeżdżać. Ja to nie skakuję, bo na dzień dzisiejszy ja nie mam informacji dzisiaj, jutro i pojutrze. W związku z tym ja już odczuwam pewne zahamowanie sprzedaży. To da się zauważyć tylko dlatego, że z trzech istniejących wiatrów pozostał jeden. W mojej petycji, aha, mało tego, i jak to widzicie, gdy ulicy Kopernika muszę dokonywać rozładunku samochodu, gdzie staje się to paraliżą na drodze. W związku z tym mam prawo. I ja będę o swoje walczyć, bo ja firmę budowałem. Od prawie dawna firma ma ścierna, które będą tradycji i nie pozwolę sobie z różnymi zjawami czy też pomysłami. Czy gdyby pan dostał worek kamieni, ławki na plecy, nosiłby je pan? Nie nosiłby je pan. Dlaczego w takiej formie, gdzie rzeczywiście szkodziło mnie przede wszystkim, szkodziło działalności mojej, to, że coś takiego podpisał? Ale panie Krzysztofie, niech pan zrozumie jedną rzecz, że to nie jest umyślne działanie na... Przepraszam, no niech mi pan odpowie na pytanie, jaki ja, czy Hordyj ma interes, żeby panu życie umilić? Robił to, ale mogę powiedzieć? No przepraszam, niech pan zrozumie jedną rzecz. Jest projektant i są służby marszałka, które to uzgadniają. My możemy... Pan,
i 37% podatku dochodowego. Ale zgodnie z przepisami nikt pana nie musiał pytać, bo to rondo zostało wykonane zgodnie z przepisami. I to jest... No, to szkodzi panu fakt, że głos decydujący miał marszałek tego województwa, nie my. Ale moi drodzy, zrobimy sobie prywatne wycieczki, ja rozumiem problem pana, rozumiem oczywiście, że ja to też rozumiem, tylko nie chciałbym, żeby ta debata była rozmowami w jednym stronie. Tak, zapoznałem się z petycją i powtarzam raz jeszcze, zrobimy wszystko, żeby w jak najszybszym czasie rozwiązać pański problem. Andrzej Hordyj, ja mam pytanie do pana Łyżwy. W debacie telewizyjnej stwierdził pan, że inwestor, który przyjeżdża do Bielawy, no mamy zabiegać przede wszystkim o inwestorów, ale z drugiej strony powiedział pan, że inwestorzy powinni sobie budować drogi, bo miasto nie powinno wydawać własnych środków, bo budżetu miasta na to nie stać. I dzisiaj jakby potwierdził to pan, że tacy inwestorzy jak Tesco czy inni takie drogi powinni sobie budować. Więc pytanie moje jest takie, czy rodzaj działalności prowadzonej dochodowej jest istotny przy tej ocenie, czy trzeba budować drogę, czy inwestor sobie powinien drogę budować, czy też nie. Czy na przykład, jeżeli jest to spółka lekarska, która ma podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi prywatną praktykę lekarską i tak dalej, powinna sobie budować taką drogę, czy to taką drogę powinno budować miasto? Dziękuję. Proszę bardzo, 3 minuty na odpowiedź. To, czy miasto powinno angażować swoje środki w budowę tego typu dróg, jak za stacją benzynową, zależy od tego, jaka jest kondycja finansowa miasta. Oceniam, że kondycja finansowa Bielawy jest, nie jest dobra. Mamy rekordowe zadłużenie. Takiego zadłużenia Bielawa nie miała nigdy. W związku z tym teren, o którym mówimy, jeżeli tam zaproponować inwestorowi tamten teren, można było zaproponować i jestem przekonany, że w tamtym miejscu znalazłby się inwestor, który również kupiłby ten teren i miasto by na tym zarobiło więcej niż angażując 1 700 000, panie burmistrzu, na tą drogę, niż 1 700 000 zł. Pan potwierdzi, czy to jest ta kwota. Uważam, że jest to Bielawy na coś, na taki komfort nie stać. Oczywiście w połowie jest finansowane ze środków zewnętrznych, dodaję. Tak, natomiast chciałem zauważyć i podkreślić, że środki zewnętrzne to są środki publiczne, to też są nasze środki. To też są środki publiczne. Odpowiedź taka, zależy ten konkretny teren, jeżeli ja byłbym burmistrzem, nie budowałbym w tym miejscu drogi. Zaproponowałbym tamten teren do inwestorom na sprzedaż, bez budowania drogi, bez budowania tego łącznika. Do Astry, przy obwodnicy. Do Astry, tak. Tak. Podatki, który prowadzi działalność akurat specyficzną, tak. Świadczenie usług lekarskich, dochodowych, kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, praktyka prywatna. Czy taki inwestor, który też drogę dojazdową ma drogą gminną, powinien sobie sam też wybudować, myśl pana zasady, że gmina nie powinna swoich publicznych środków angażować bez względu na to, czy finansowane, czy niedofinansowane, czy taką drogę powinna wybudować gmina, czy inwestor, czy ta spółka? Jeszcze raz powtarzam, w tamtym miejscu takiej drogi za tamte pieniądze bym nie budował. Ja nie znam sytuacji związanej z tamtym terenem, ze spółką Astrom. Nie potrafię jednoznacznie się wypowiedzieć, nie potrafię odpowiedzieć na pana pytanie. To proszę spytać pana Grzebielucha, tak, który intensywnie nas zmusza do budowy tej drogi. Ja myślę, że... Mamy wykończymy, bo mamy 3 minuty. Nie chciałbym, żebyśmy znów zajmowali się tylko jednym tematem. Pytanie do pana Dźwigniela teraz. Ma być albo do obydwu kandydatów, jeżeli... Do kogo będzie pytanie? Proszę bardzo. Chciałem zapytać pana, panie burmistrzu, czy dla pana istnieje jakaś różnica między organizowaniem infrastruktury miasta i organizowaniem strefy?
Na przykładzie Dzierżoniowa widzę, że strefa jest obszarem w gestii wałbrzyskiej specjalnej strefy. Tam sprzedaje się tereny i tam się organizuje przemysł. Natomiast wewnątrz miasta sprawy dojazdów, dróg, komunikacji w ogóle i całej infrastruktury należą do burmistrza. Więc proszę łaskawie powiedzieć, czy to, o co pytacie pana Łyżwę, to jest tylko wybieg, czy pan rzeczywiście widzi jakąś różnicę? I druga kwestia, czy w każdej sprawie jest pan gotów najpierw każdą rzecz zasupłać, tak jak to w przypadku Krismarku jest, a potem będzie pan te węzełki rozwiązywał? Bo wydaje mi się, że w ten sposób to ja nie dożyję momentu, w którym Bielawa zacznie funkcjonować normalnie, jak miasto, w którym rządzi prawo. Dziękuję, proszę bardzo. 3 minuty na odpowiedź. Następne pytanie do pana Łyżwy. Szanowni Państwo, ja chcę przypomnieć, ponieważ pan Łyżwa twierdzi, a usilnie też powtarza to pan radny Pawlaczek i pan radny Lenartowicz, że to jest ich pomysł, ta lokalizacja. Proszę wrócić do wcześniejszych sesji, kiedy mówiłem na ten temat i zapytać na przykład panów z forum, a dzisiaj wiem, że są na sali ponadpartyjnego forum samorządowego, kiedy oni już w latach 90. mówili o tej lokalizacji. I przypominam, mówiłem to Państwu dokładnie, na czym polegał problem. Nie można było lokalizować strefy przy Grunwaldzkiej, bo tereny były prywatne. I dopiero po usilnych staraniach udało nam się jednego rolnika przekonać, żeby nam sprzedał ten teren. Jak się drugi dowiedział, że to jednak całkiem niezłą kasę można wziąć, bo te kilkanaście złotych za metr, to mówi, dobrze, to ja też sprzedam. I w ten sposób od razu kupiliśmy 6 hektarów. Następnie kupiliśmy kolejne 6 hektarów. I to jest tak tytułem sprostowania, żeby, powiecie Państwo, jaki jest sukces, no tych ojców co niemiara. I teraz wracając do tego, o co pan pyta. Po pierwsze, przypominam też historię strefy w Dzierżoniowie, bo mówi się, a dlaczego Bielawa nie wcześniej? Jak padła Diora, największa firma w Dzierżoniowie i bardzo szybko ku upadkowi to zmierzała Silesiana, była szybka decyzja. Podstrefa w Dzierżoniowie. I oczywiście ten czynnik czasu zadziałał. Rzecz kolejna. Jeżeli mówimy o zbrojeniu terenu dla strefy, to jest jedna rzecz, i zbrojenie terenów w środku obwodnicy. I możecie zadzwonić, zapytać na przykład pana prezesa Grebera, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, my mamy podpisaną umowę ze strefą i strefa będzie zbywać ten teren objęty strefą na rzecz inwestorów. Odpowiedź pana prezesa Grebera była taka. Proszę pana, dajemy wam teraz 6 hektarów. Jeżeli te 6 hektarów zacznie się wypełniać, poszerzymy o kolejne 6, bo my je mamy. Kolejne 6 tam przy Grunwaldzkiej mamy, czyli mamy tam ponad 12 hektarów. A jeżeli zapełni się ten teren, to mówi, nie widzę żadnych przeszkód, żebyśmy weszli w teren w środku obwodnicy. Przypominam, w Dzierżoniowie strefa, wszyscy wiemy, gdzie się mieści, ale też nie wiem, czy Państwo wiecie, że są obszary na terenie miasta też objęte strefą, więc tu nie ma jakby przeszkód. I będę twierdził zawsze, że przede wszystkim trzeba zbroić tereny, przygotowywać je do inwestowania. A jeżeli jeszcze udaje się to robić z 50 lub 70% dofinansowaniem zewnętrznym, to na pewno będę to robił i w kolejnej kadencji. Dziękuję bardzo. Proszę, ale sekundę. Ja bym chciał usłyszeć odpowiedź na pytanie, bo ono nie padło. Była polemika z niewypowiedzianą kwestią, której nie wypowiedziałem następnie, ale dalej nie słyszę odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli Astra leży w centrum miasta, to ulice miejskie będzie miasto urządzać, czy miasto będzie ładowało pieniądze w strefę tam, gdzie ma powstać dopiero przed? Panie radny, ja zwracam uwagę na pytanie, które zadał pan Hordy. To jest proste pytanie. Astra to jest podmiot gospodarczy, który zarabia pieniądze. Ale akcja pana Grzebielucha i współpracowników polegała na tym, żeby zbierać podpisy, złapać burmistrza za gardło i za wszelką cenę macie nam tą drogę zbudować. Chwileczkę. Teraz ja mówię. Ale ja dostałem, panie radny, ja dostałem petycję. No więc proszę nie opowiadać. I tu jest pytanie takie. Czy tym firmom też mamy budować drogi, czy też nie? To jest kwestia odpowiedzi na pytanie, bo ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy budować drogi i ta firma też zarabia. My oczywiście, proszę Państwa, my rozumiemy, ale my rozumiemy,